Dziękuję bardzo, panie marszałku. Panie ministrze, no, pan może trochę nie rozumie specyfiki pracy Komisji do Spraw Unii Europejskiej, bo nawet to było widoczne w tym, że pan pomylił Radę Europy z Radą Unii Europejskiej. Dwie różne instytucje, które w tym, czy Rada Europy w tym zakresie, to jakoś tak nie ma w kompetencjach nic z dokumentu, o którym rozmawiamy. Natomiast mnie trochę zdziwiło pana wystąpienie w takim zakresie, że pan jednolitą decyzję Komisji do Spraw Unii Europejskiej określił jako wyrok. No, panie ministrze, to jest tak, że kiedy dostaliśmy do zaopiniowania projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również projekt stanowiska rządu i opinię Biura Analiz Sejmowych dotyczącej tak niesłychanie wrażliwej z punktu widzenia każdego człowieka dokumentu, jakim są dopuszczalność badań klinicznych, to proszę, panie ministrze, na nas jako na posłach spoczywał jeden obowiązek, żeby właśnie w sferach, które dotykają szeroko rozumianej bioetyki, to po pierwsze, a po drugie, w sferze, w której możemy mieć podejrzenia, ja tego nie mówię z dozą pewności, ale jakąś dużą dozę pewności mogę się spodziewać, że tak jest. W sferze dużego nacisku firm lobbyingowych, firm farmaceutycznych, bo właśnie o tym jest ten projekt, to na nas jako na parlamentarzystach polskich, z polskiego Sejmu, ciąży przede wszystkim ogromna odpowiedzialność do ochronienia Polaków przeciwko temu, żeby nie było stosowane na nich złe rozwiązania. To po pierwsze. Po drugie, pan tutaj mówi o, mówiąc o badaniach klinicznych, pan to ocenia jako postęp w medycynie. Takie sformułowanie padło na początku pana wypowiedzi. Oczywiście medycyna jest po to, żeby następował jej rozwój. Wszyscy chcielibyśmy, żeby choroby, które w tej chwili są nieuleczalne, żeby miały szansę na to, żeby w przyszłości były metody prowadzące do ich wyeliminowania, czyli do pełnego wyleczenia. Jednak każde badanie kliniczne powinno się opierać na przesłankach, które w sposób bezpośredni zapewnią bezpieczeństwo uczestników tych badań klinicznych, jak również zapewnią pełne respektowanie jego praw. Tak, pani poseł. Sprawa konstytucyjności. My, panie ministrze, również posiłkowaliśmy się opinią Biura Analiz Sejmowych, o którą poprosiliśmy jako dodatkową opinię, czy projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady jest zgodny, czy jest niezgodny z konstytucją. I prawnicy z Biura Analiz Sejmowych potwierdzili pierwszą opinię BAS-u, która krytycznie oceniła zarówno projekt rozporządzenia, jak i projekt stanowiska rządu. I wprost było pokazane naruszenie polskiej konstytucji, przede wszystkim tego artykułu 39, który mówi o zakazie eksperymentów medycznych na człowieku bez jego dobrowolnie wyrażonej zgody. Kolejna rzecz, pan minister tutaj mówił o artykule, o całym rozdziale 5, tak, który jest zatytułowany Ochrona uczestników i świadoma zgoda. Artykuł 28 mówi, jakie to warunki należy spełnić, żeby można było wykonać to badanie kliniczne. Natomiast ja bym chciała państwu przedstawić jedną rzecz. Ja tutaj nie uważam się za osobę biegłą w dziedzinie czy medycyny, czy psychiatrii, bo chcę przytoczyć artykuł 30. Artykuł 30 dotyczy badań klinicznych z udziałem uczestników niezdolnych do wyrażenia świadomej zgody. Mamy tutaj osoby, na przykład osoby ubezwłasnowolnione, które nie mogą podjąć, nie mogą wyrazić świadomej zgody, nie mogą zawierać żadnych umów i tak dalej, i tak dalej. I jest przedstawiony szereg warunków, kiedy taka świadoma zgoda może być uzyskana. No, że to musi być zgoda przedstawiciela ustawowego, ale na przykład
Punkt B mówi, uczestnik niezdolny do wyrażenia świadomej zgody otrzymał zrozumiałe dla niego informacje dotyczące badania związanego z nim ryzyka i korzyści. Proszę Państwa, osoba, która jest chora psychicznie, która jest niezdolna do samodzielnego wyrażenia zgody, jednym z punktów dopuszczającym wykonanie badania jest to, że ona otrzymała zrozumiałe dla niego informacje. Jak można ocenić, że osoba otrzymała świadome dla niego informacje? Kolejna rzecz, którą chciałam przytoczyć, to ten artykuł 32. Artykuł 32, który został bardzo krytycznie oceniony w opinii Biura Analiz Sejmowych, a mianowicie, że badanie kliniczne może być dokonane bez zgody uczestnika tego badania w sytuacjach nagłych. I tutaj pan minister faktycznie przeczytał ten katalog, który jest również zawarty w projekcie rozporządzenia i w którym czytamy, ze względu na nagłość sytuacji spowodowaną nagłą chorobą zagrażającą życiu lub inną nagłą poważną chorobą, niemożliwe jest uzyskanie uprzedniej świadomej zgody uczestnika oraz uprzednie przekazanie mu informacji. To, że nie jest dostępny przedstawiciel ustawowy, rozumiemy. Uczestnik nie wyraził wcześniej zastrzeżeń znanych badaczowi. No proszę Państwa, no wyobraźmy sobie sytuację, że jest w szpitalu, przywożą do szpitala osobę nieprzytomną, która nawet nie zostanie poinformowana o tym fakcie, nie jest w stanie wyrazić swojej jakiejkolwiek woli. Też co do badanie kliniczne wiąże się z minimalnym ryzykiem i obciążeniem dla uczestnika. Proszę Państwa, ja nie chciałabym na własnej osobie spróbować nowego badania, które jest dopiero wprowadzone, tak, które jest w takiej fazie badawczym i na jakiej podstawie ktoś oceni, czy to badanie nie przyniesie negatywnych skutków. Tak więc, proszę Państwa, tych artykułów można byłoby cytować po kolei. Ja się ogromnie cieszę i bardzo dziękuję wszystkim klubom parlamentarnym za to, że zauważyły nie tylko naruszenie zasady pomocniczości, ale również zauważyły sposób naruszenie polskiej konstytucji. Tu, panie ministrze, można być poprawnym, jeżeli chodzi o przypodobanie się instytucjom Unii Europejskiej, można wyrażać swoją europejskość, ale na nas jako na posłach przede wszystkim powinna przyświecać jedna zasada. Niedopuszczenie do łamania konstytucji i zapewnienie bezpieczeństwa Polakom. I naprawdę dziękuję bardzo wszystkim paniom i panom posłom, szczególnie z Komisji do Spraw Unii Europejskiej za to, że wszyscy ten projekt uchwały poparli. Serdecznie dziękuję za empatię, bo jednak kiedy mówimy o badaniach klinicznych na człowieku, to w naszej pracy powinniśmy się cechować przede wszystkim empatią i zrozumieniem prawa. I za to serdecznie dziękuję.